Szymon Pawłowski, na początek zapytam Ciebie o bramkę, którą zdobyłeś, no bo wyraźnie wykorzystałeś tam nieporozumienie w szeregach defensywnych. W którym momencie się zorientowałeś, że można tą piłkę zagarnąć i zdobyć bramkę? Nie, od początku, jak już Jasiu wybił, liczyłem na to, że albo obrońca ją puści, albo będzie próbował grać do bramkarza. Poszedłem w ciemno i udało się. Strzeliłem bramkę na 2-0 i cieszymy się, że udało nam się wygrać to spotkanie bardzo ważne i jedziemy dalej. Przynajmniej 3 mecze i walczymy. Jak ty nerwowo sobie radzisz z takimi spotkaniami, z takimi końcówkami? No bo to rzeczywiście idzie te nerwy trochę stracić. No tak, na pewno nerwowo jest bardziej na trybunach, kibice, my musimy robić swoją pracę i staraliśmy się nie dopuścić do tego, żeby stracić drugą bramkę, no bo zdarzało nam się wcześniej w takich meczach tracić ważne bramki w 90 minutach i dzisiaj nie dopuściliśmy do tego i zagraliśmy mądrze i taktycznie cały mecz i ważne, że wywozimy stąd 3 punkty. Masz takie poczucie, że pokonaliście właśnie jedną z większych przeszkód w drodze do tytułu? Nie, każdy mecz z tych, które są w tej fazie rozgrywek jest ważny, każdy o coś walczy, każda z tych drużyn i czy to jest Lechia, czy to będzie Pogoń, na każdym trzeba dać z siebie maksimum, żeby zdobyć 3 punkty.